Szczęść Boże, coś Wam powiem. Panie, oto my opuściliśmy wszystko. Czy tak się właśnie stało? Co takiego zostawiliśmy za sobą? Apostołowie poszli w ciemno i faktycznie swoje życie powierzyli w ręce Chrystusa. Mając pracę, mając rodzinę i dom, stali się jakby żebrakami bezdomnymi. Stali się pielgrzymami z daleka od celu, którzy dopiero zmierzają do domu Ojca. Pytanie Piotra jest pytaniem nas wszystkich. Ono może mieć taki wymiar materialistyczny, bo my chcielibyśmy coś ugrać dla siebie. Nam zawsze musi się wszystko opłacać. Musimy wychodzić na plus. Kiedy nawet idziemy za Jezusem, to zostawiamy sobie jakąś ścieżkę powrotu. Jednak aby iść za Jezusem, musimy zrezygnować z tego, co nie daje nam stabilności i przyjąć prawdziwą mądrość, która porusza serca i otwiera drzwi do nieśmiertelności. Ta ścieżka jest inna niż mądrość świata. Świat sprawia, że ludzkie serca stają się twarde i zamknięte, a przecież mają tętnić życiem dla Boga. Bardzo dobrym przykładem takiego życia skierowanemu ku Bogu jest patron dnia, święty Benedykt. Duchowość Benedykta nie sprowadza się do życia wewnętrznego, oderwanego od rzeczywistości. Pośród niepokojów i zamętu panujących w jego epoce żył pod okiem Boga i właśnie dlatego nigdy nie tracił z pola widzenia powinności życia codziennego oraz człowieka z jego konkretnymi potrzebami. Tak powiedział o swoim patronie papież Benedykt. Sama zasada ustanowiona przez świętego Benedykta, którą znamy doskonale, ora et labora, módl się i pracuj, mówi wszystko. Módlmy się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracujmy tak, jakby wszystko zależało od nas. Tak więc cała ufność Bogu musi być połączona z naszą pracą. Nie da się tego zrealizować, jeśli nie zaufamy i nie zrobimy tego tak, jak prosi Chrystus. Zatrzymując coś dla siebie, uwiązujemy się w tym świecie. Arcybiskup Fulton Sheen powiedział: nie ulega wątpliwości, że ludzie są w stanie złożyć ofiarę ze swojego życia. Pytanie brzmi, które życie są oni gotowi poświęcić? Doczesne czy wieczne? Taka jest właśnie stawka. Tu wszystko jest ograniczone. Wieczności jest wszystkiego stokroć więcej. Kalkulacja chyba nie jest potrzebna, jeżeli zysk wydaje się być oczywisty. Święty Benedykt miał dojrzałe serce, nie sprzedał swojej duszy korzyściom tego świata. Można wręcz powiedzieć, że wzgardził tym całym światem, uznając go za zwiędły kwiat. I zaczął wypełniać Ewangelię, zostawić wszystko, by iść za Mistrzem. Rozumiem, że udział w chwale Jezusa wydaje się abstrakcyjny i odległy. Tak bardzo różni się od tego, czego doświadczamy codziennie. Tylko czy nie jest to piękne pragnienie Jezusa, by dzielić tę chwałę z człowiekiem? Z nami? Z Tobą? Przecież to wielkie wyróżnienie. Zarówno Ewangelia, jak i reguła świętego Benedykta zakładają poświęcenie i zapieranie się samego siebie. A jednocześnie jest gwarancją obietnic zawartych na kartach Ewangelii. Otrzymania stokroć więcej. Pójście za Jezusem, wierność Bogu, serio się człowiekowi opłaca. Wiemy, że to nie chodzi o liczby i wartości, nie chodzi o zmaterializowane bogactwo i gotówkę na koncie. Życia wiecznego nie da się inaczej osiągnąć, jak tylko o nie zawalczyć swoją pracą i ufną modlitwą. Z Panem Bogiem.